Witam wszystkich miłośników penetracji. Ja jestem Kawiak Jones, a to jest, z tego co mi wiadomo, drugie podziemne QA na polskim YouTubie, z tego względu, że pierwsze było w katakumbach chyba 2 czy 3 lata temu. Zapraszam do oglądania. Mam tutaj na telefonie przygotowanych kilka pytań. Postaram się tutaj zmieścić w jakimś racjonalnym wymiarze czasu, żeby ten odcinek znowu nie trwał 40 minut, bo to mi się ostatnio coraz częściej zdarza. Także nie przedłużając, lecimy. Agata Wiśniewska pyta, czy jest coś ciaśniejszego niż jaskinia w pierdolu? Agato, jest coś ciaśniejszego, jest bardzo dużo obiektów, o wiele ciaśniejszych niż jaskinia w pierdolu. W tym odcinku na przykład widziałaś jeden zacisk, który nie dorównuje niczym, co jest w jaskini w pierdolu. Jeżeli chodzi o jakieś obiekty zagraniczne, które są mi znane, to wiem, że w Serbii znajduje się jaskinia, o której już od lat chcę się udać. Jest to jaskinia... A może nazwy nie będę podawał. W każdym razie jest to jaskinia, która ma 300 metrów długości i na całej swojej długości ma tak naprawdę 25 plus minus 5 cm szerokości. Lokalne serbskie kluby speleologiczne zabierają ludzi do tej jaskini, żeby ich po prostu no zahartować, może nie wyleczyć z klaustrofobii, bo tam to się można co najwyżej nabawić. Jest to jaskinia, której pokonanie do końca i z powrotem zajmuje niektórym nawet 24 godziny. Także tak, są ciaśniejsze miejsca niż jaskinia w pierdolu. Ona wbrew pozorom też wcale nie jest aż tak ciasna, jakby się wam mogła wydawać. No z tego względu, że ta kamera troszeczkę przekłamuje. Następne pytanie. Ahmed pyta o jakiś krosik z BNT. Ja go wezmę pod ziemię, a on mnie na przykład na wspinaczkę na jakiś komin. Wiecie co, no... Nie myślałem jeszcze na ten temat, zresztą nie wiem nawet czym się nie cykał wejść na taki komin. Jeżeli chodzi o wysokości, to akurat tutaj już nie jestem taki chojrak, jak jeżeli chodzi o ciasności. Temat jak najbardziej rozważę, być może kiedyś do Marcina napiszę i coś się z tego urodzi, jakby przyjąłem do wiadomości i zobaczymy. Ach, od patrzenia w kamerę, czyli do was tak naprawdę, nie mogę później skupić wzroku na tym co jest, mam plamy na oczach. Następne pytanie pyta Hook Soon. Kiedy jakieś dziury za granicą? No mam nadzieję, że w tym roku na pewno, znaczy na pewno to jest może za szeroko powiedziane, natomiast bardzo chciałbym pojechać no co najmniej 2 czy 3 miejsca, może jeszcze nie będę zdradzał i zapeszał jakie to są miejsca. Jeżeli wszystko pójdzie po moje myśli, a jak na razie nie do końca może idzie, to w tym roku powinienem się wybrać na 2 takie większe wyprawy zagraniczne, oczywiście z kamerą, żeby wszystko co będę ja widział i dzisiaj będę wciskał, żebyście wy też mogli to zobaczyć. Hubert Kostrzewa pyta, czy w jaskiniach nosi się czujniki gazu? Co do zasady nie, tam nie ma potrzeby noszenia ze sobą czujnika, oczywiście są miejsca takie jak... Są takie miejsca, w których tego tlenu może być troszeczkę mniej ze względu na specyfikę, natomiast jest to bardzo duża sporadyka i nie spotkałem się jak do tej pory z nikim, kto tak naprawdę chodziłby po jaskiniach z miernikiem tlenu. Tam bardzo często tak naprawdę tak mocno wieje, że no, naprawdę jest bardzo dobry przewiew. Jedyna sytuacja, w jakiej stosowałbym czujniki tlenu w jaskiniach, no to są tak naprawdę akcje ratunkowe, które wymagają na jakiegoś rozstrzeliwania jakichś zacisków, czyli używania materiałów wybuchowych, tak jak to było w tej wielkiej sławnej akcji, sławnej, niesławnej, zależy jak kto na to patrzy, gdyż no, tam zginęły 2 osoby w jaskini Wielkiej Śnieżnej. Tam ze względu na wentylowanie jaskini trzeba było, no ta akcja ratunkowa trwała wystarczająco odpowiednio dłużej, no i wtedy ratownicy z całą pewnością poruszali się tam z czujnikami gazowymi. Tutaj jest jeszcze całkiem sporo pytań, nie chciałbym, żeby to Q&A było takie statystyczne, także może przeniesiemy się do kolejnej lokalizacji, gdzie odpowiem na kilka kolejnych pytań, gdyż obiekt, w którym jestem, nie jest być może dużym obiektem, natomiast jest obiektem podziemnym, w związku z czym w końcu jestem w mojej strefie komfortu, w moim świecie i mogę odpowiedzieć na wasze pytania. O. Dobra, lecimy dalej z pytaniami. To miejsce jest trochę wygodniejsze. Jak zapewne zauważyliście, nie znajduję się w jaskini. Jest to obiekt kopalniany. Z tego, co mi się wydaje, jest on gdzieś tam z przełomu XVIII i XIX wieku. No i wydałem się odpowiednim obiektem na zrobienie kolejnego podziemnego Q&A. Pytania. A, oczy. Krzysztof P. pyta, jak zdobywałem umiejętności w sensie doga jakiegoś mentora czy partnera bardziej doświadczonego? No to jest akurat całkiem dobre pytanie i to jest też pytanie na troszeczkę dłuższy wywód. Pozwólcie, że nie będę mówił wam w twarz, bo po prostu zaraz normalnie oślepnę od tej lampy, która doświetla wam kadr. Jeżeli chodzi o moje zdobywanie umiejętności, to być może nie jest najlepszy przykład na to, jak to zdobywałem. Jest wiele bardziej oficjalnych sposobów na zdobywanie umiejętności. U mnie to była naprawdę ostra partyzantka. Zaczęło się tak, jak zapewne gdzieś już słyszeliście na moim kanale, od samych bunkrów na Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym. Po zeksplorowaniu tych bunkrów, do których tak naprawdę no, poza paroma podstawowymi zasadami nie potrzeba żadnych specjalnych umiejętności, zainteresowałem się górami sowimi i miejscami, które tutaj są.
Tutaj poznałem Henryka Macanko oraz jego całą ekipę ludzi, którzy od lat eksplorują te jaskinie i bardzo często przy organizacji jakiejś takiej bardziej hardkorowej akcji, jak na przykład ta z tego filmiku, gdzie bodajże swoje 26 albo 27 urodziny zorganizowałem 100 metrów pod ziemią, zjeżdżając do kopalni, która jeszcze bez czujnika tlenu wtedy, za co niektórzy z was mnie pewnie wtedy jeszcze zabili, gdybyście tylko mój kanał oglądali, no to przed taką akcją no, spędzałem tak naprawdę długie godziny na telefonie z tymi osobami, gdzie one mi wszystko tłumaczyły. Starały się przekazać to wszystkie swoje doświadczenia. Jeżeli chodzi o tematy jaskiniowe, no to tutaj no jakby edukowałem się sam. Mam masę podręczników jaskiniowych, no i tutaj się starałem, że tak powiem, nie porywać od razu na zbyt głęboką wodę, robić to krok po kroku, zbierając te doświadczenia, łącząc to razem z doświadczeniami sztolniowymi, jeżeli chodzi o jakieś obrywy skalne i wciskanie się w zaciski. Jest jeszcze dużo umiejętności, które czekają na to, żebym je w końcu zdobył. W tym roku, od marca, mam nadzieję, bo to nie jest też tania sprawa, a Patronite idzie tak jak idzie. Jeżeli moja nerka na Darknecie się sprzeda, to od marca zapisuję się na kurs jaskiniowy, który trwa prawie rok, no i wtedy w końcu będę miał, no jakby to powiedzieć, uprawnienia taternika jaskiniowego, czyli jakby wszystko to, czego nauczyłem się w pewnym sensie na partyzanta troszeczkę wcześniej, to wszystko będę miał, że tak powiem, troszkę bardziej usystematyzowane, no i też poświadczone odpowiednim papierem, który będzie zaświadczał o tym, czego się wszystkiego nauczyłem. Ten sposób to wygląda. Jeżeli chodzi o jakieś osoby, które jeszcze się pojawiły na mojej drodze, no ja powiem może tak, no na pewno Maćka z pierwszej części, prosto z dziury. To jest też osoba, do której bardzo często się zgłaszam z jakimiś pytaniami. Być może nie są to pytania jakby typowo sprzętowe i tak dalej, natomiast jeżeli chodzi o warunki kopalniane w kopalni, w jaskini, staram się czerpać też z jego doświadczenia. Jeżeli chodzi o tematy jaskiniowe, to też przy okazji organizacji kilku wyjazdów organizowałem je również z osobami, które, że tak powiem, podnajmowałem na tych wyjazdach jako instruktorów. No i w tym momencie do tych instruktorów również miałem dostęp. Było kilka takich wyjazdów i wtedy też się uczyłem razem z innymi uczestnikami. Mnie jeszcze czeka długa droga zdobywania umiejętności, no przede wszystkim te wszystkie taternickie umiejętności, czyli szkolenia lawinowe. Muszę też zdecydowanie jeszcze podszlifować swój warsztat linowy, gdyż jakby teoretycznie i praktycznie wszystko wiem, co robić, natomiast czego mi brakuje? Brakuje mi takiego wprawy. No w związku z tym, że jakby nieczęsto wiszę na linie, nieczęsto zjeżdżam też na tych liniach, najczęściej się znajduję właśnie w jakimś zacisku gdzieś, gdzie tam pełzam. Jakby w tym jestem tutaj dobry, to jakby to są umiejętności, które zdecydowanie będę chciał podszlifować, żeby to po prostu szło mi wszystko szybciej i sprawniej. Jeżeli chodzi o jakieś umiejętności związane z wchodzeniem w ciasne i ciemne miejsca, no to tutaj jestem stuprocentowym samoukiem. Nauczyłem się, jak chodzić w ciasnych miejscach na bułę, co też zresztą widzę, jak zabieram różne osoby do jaskiń, kiedy te osoby wchodzą tak naprawdę na bułę, a ja tak skaczę z kamyczka na kamień i po paru zaciskach te osoby już są całe spocone, nie ze względów oczywiście psychicznych, bardziej ze względów psychicznych, no a ja cały czas jestem ze spokojnym oddechem, także no tutaj jest kwestia już jakby doświadczenia. No i też tego, że nie jestem też takim ryzykantem, jakim mogłoby się wam wydawać, że jestem. To znaczy, że jeżeli uważam, że coś jest niebezpieczne, no to moim zdaniem nie warto to robić i odpuszczam ten temat, zamiast po prostu pakować się w coś naprawdę bardzo, bardzo ryzykownego. No przykład macie tutaj z tym zaciskiem, no z tym jednym z najbardziej klaustrofobicznych zacisków na moim kanale. I jeżeli chodzi o wciskanie się w ciasne i ciemne miejsca, jeżeli kogoś zabieram na taki wyjazd, czy to indywidualny, czy grupowy, no to te rady, których tam udzielam, no to jakby udzielam z własnego doświadczenia. No i staram się też te rady jakby to powiedzieć, doprawiać taką zdrową dozą dwuznacznego humoru, który zdecydowanie poprawia tym osobom samopoczucie, no i też dodaje też troszeczkę wiary w siebie, no bo zamiast się bać, że się nie zmieszczą, czy że stanie się coś jeszcze innego, no to te osoby po prostu zaczynają się śmiać i wchodzą tam, gdzie trzeba wchodzić. Tak to wygląda, dzięki za to pytanie, bo no wydaje mi się, że prędzej czy później musiało ono paść na tym kanale. Lecimy dalej. Miksury pyta, Kawiak Jones, mam 13 lat, oglądam Cię od roku i chciałem się dowiedzieć, jakie to uczucie być tak głęboko pod ziemią. Nie wiem, co mam, czy co mógłbym tutaj tak naprawdę powiedzieć. No, jakie to uczucie? No, na pewno fajne. W tym momencie na zewnątrz jest ciemno, jest burza z gradobiciem. Pod ziemią jest całkiem przyjemnie. Tutaj jest jeszcze delikatny przewiew, bo jest tutaj wejście do tej komory, w której ja siedzę. Pod ziemią nie ma zasięgu tak naprawdę. Nikt nie wyskoczy Ci żadne powiadomienie na Instagramie. Nikt do Ciebie też nie zadzwoni, więc jesteś troszeczkę bardziej skazany na siebie i jakby zbliżony do natury. O ile można rzeczywiście naturą nazwać obiekty wykopane ludzką ręką. No ale jakie to uczucie? No bardzo fajne uczucie. Ja bym mógł naprawdę bardzo dużo spędzać czasu pod ziemią, gdyby tylko było mnie na to stać i gdybym tylko miał środki na to, żeby sobie na takie wyjazdy dalsze i dłuższe pozwalać. Nie ukrywam, że w tym roku chciałbym spędzić tydzień pod ziemią, tylko mam troszeczkę problemów z lokalizacją, gdyż moim głównym celem do spędzenia tego miejsca byłaby
Ukraina tam aktualnie, a jesteśmy teraz, jest teraz początek lutego, jak to nagrywam. No sytuacja jest taka, że mógłbym wyjść po tym tygodniu i tak naprawdę zobaczyć pole bitwy, rakiety, czołgi, okopy. To jest chyba ostatnia rzecz, jaką miałbym ochotę. W związku z czym ten temat troszeczkę się opóźnia, aczkolwiek jedna znajoma, i pozdrawiam tutaj Lenę, zaproponowała mi fajny obiekt też na wschodzie. Tym obiektem się będę musiał też zainteresować, jeżeli chodzi o właśnie spędzenie takiego dłuższego okresu pod ziemią. No oczywiście jak to jest pod ziemią, wszystko zależy od tego, w jakim tu jesteśmy, w jakim jesteśmy miejscu. Jeżeli jest to jaskinia, no to jest tutaj troszkę większy kontakt z naturą. Jeżeli jest to kopalnia, to jest troszeczkę większy kontakt z historią, a jeżeli są te katakumby, no to jest to większy kontakt ze środowiskiem podziemnym, które się tam porusza. I jakby na każdej z tych płaszczyzn są inne smaczki, są inne wyzwania, są inne zadania. I no naprawdę bardzo ciężko jakoś w jakiś konkretniejszy sposób odpowiedzieć na to pytanie. Aeromotoryki pyta. No kiedy Tatrzańskie jaskinie? No mam nadzieję, że zaczną się tak naprawdę w tym roku, gdyż no w tym roku będę miał już wszystkie uprawnienia, które są mi potrzebne do tego, żeby no może nie samotnie, może też nie samodzielnie, ale w grupie bez instruktora się do tych Tatrzańskich jaskiń wybrać. Natomiast jeżeli chodzi o te Tatrzańskie jaskinie, to zdecydowanie nie jest jakiś mój bardzo duży cel. Znaczy, to nie jest coś takiego, do czego będę bardzo mocno dążył, chociaż oczywiście to się może wszystko zmienić, z tego względu, że Tatrzańskie jaskinie są bardzo ciężkie pod tym względem, że no Tatrzańskich jaskiń trzeba mieć żelazną kondycję, a jeżeli się spędza no czasami w ciągu, nie wiem, 2 dni, 30 godzin przed komputerem montując jakieś filmy i odcinki, gdyż cały czas jakby temat z montażystą jest troszeczkę zawieszony ze względów czysto finansowych, no to ciężko też zbudować i utrzymać tą formę, a jeżeli chodzi na przykład o taką jaskinię Wielką Śnieżną, do której przy okazji tego całego wypadku się od razu pytaliście, kiedy się pojawi w Wielkiej Śnieżnej, no to do tej samej jaskini to jest bodajże 5 czy 6 godzinne podejście, tak? I to jest podejście, które dopiero zaczyna tak naprawdę eksplorację jaskinią i dopiero wtedy się wchodzi i zaczyna się ten tak naprawdę wycisk. Zjeżdżanie na linach, wchodzenie, zaciski, czasami są jakieś syfony, trzeba przepłynąć, to już nie jest to tamto, że tak powiem, to już nie są jakieś tam zaciski, ciasne miejsca i tak dalej, tylko to jest naprawdę, przynajmniej w moim mniemaniu, sporych rozmiarów wyprawa, do której trzeba mieć też, oprócz umiejętności oczywiście, trzeba mieć też no, żelazną kondycję, której cały czas jeszcze ze względów no, czasowych nie udało mi się wybudować. I jakby też nie jest dla mnie frajdą wchodzenie 6 godzin pod górę z 40-kilogramowym plecakiem. Jest to jakby przykra konieczność, która jest związana z odwiedzaniem dziury. To też nie jest. I w związku z czym, jeżeli na przykład będę miał jakąś jaskinię, która będzie miała łatwiejszy dojazd, a bardzo podobne warunki w środku, a będę miał do porównania to na przykład z taką jaskinią Wielką Śnieżną, gdzie trzeba dać 6 godzin, jeszcze się wpisywać i żeby tam nie przekroczyć tych wszystkich limitów i tak dalej, no to wybiorę tą jaskinię z łatwiejszym dojazdem, mimo że może byłaby trudniejsza, gdyż no mam coś takiego, że wolę się męczyć i dawać sobie zacisk pod ziemią, wtedy też mam czasami takie wrażenie, że nabywam supermoce, natomiast na tych podejściach to naprawdę można płuca wypluć i do tego też się trzeba porządnie, kondycyjnie przygotować. W tej lokalizacji odpowiedziałem już na 3 pytania, więc wydaje mi się, że zmienimy sobie to otoczenie, żeby wam się to też troszeczkę nie nudziło i podejdę sobie kawałeczek dalej. Jeszcze nie wiem gdzie, ale to się zaraz okaże i odpowiem na kolejne pytania, gdyż mam ich jeszcze całkiem sporo. Tu mi będzie dobrze. Tu kolejne pytanie pyta też Krzysztof P. Aha, to ta sama osoba, jak zdobywałem doświadczenie, no to na ten temat już odpowiedziałem. Czyli byli mentorzy, byli w pewnym, no partnerów nie było, ale było też troszeczkę tego solo, gdyż kolega tutaj właśnie pyta, czy było to bardziej solo. Ciekawi go też, jak dobiera się lokalizację w zależności od stopnia umiejętności. Stopniowo, no przede wszystkim, jeżeli zabieram jakieś obce osoby w jakieś miejsce, no to nie ruszamy od razu w jakieś nie wiadomo jakie trudne, skomplikowane miejsca albo ryzykowne miejsca. Te osoby najpierw jadą na jakieś prostsze miejsca, czyli zakładamy na przykład Falkenhagen czy bunkry MRU, tam te osoby też poznaję, jakby, bo chcę wiedzieć, z kim mam do czynienia. No a później zaczynam od jakichś takich prostszych, mniejszych jaskiń, tak naprawdę kilkudziesięciometrowych, gdzie mogę sobie takie osoby poobserwować w takich ciaśniejszych sytuacjach, w sytuacjach jakichś zacisków, w sytuacjach, gdzie obok są pająki, komary, pajęczyny i inne tego typu rzeczy. Także
No takie rzeczy dobiera się jak najbardziej stopniowo. No, staram się to robić małymi łyżkami i nie wrzucać ludzi na głęboką wodę. Jedynym wyjątkiem, dla jakiego to zrobiłem, był Patecki, no ale to też nie do końca jest wyjątek, gdyż no, Pateckiego wcześniej zabrałem na Falkenhagen. No i tam już widziałem, że chłopak jest przecinak i że chłopak sobie poradzi. W jaskini w p***u, w tym filmie, od którego się cała historia jaskini w p***u zaczęła. Także dobieram stopniowo. No i też jakby bez ogródek pytam ludzi o ich rozmiary. Czyli jeżeli ktoś do mnie pisze i chce się umówić na jakieś indywidualne oprowadzanie, no to wtedy, żeby dobrać do niego obiekty, no to przede wszystkim pytam o rozmiar, zwłaszcza jeżeli chodzi o jaskinie w p***u, no, znaczy rozmiar, pytam o masę tej osoby oraz wzrost, no i wtedy już mam jako takie pojęcie na temat jakby specyfiki tej osoby, także tak to wygląda. Oczy. Opowiedz, Daniel Kołodzim prosi, żebym opowiedział o wszystkich sytuacjach paniki w jaskiniach, z jakimi miałem styczność. I nie bez przyczyny myślę tak długo, gdyż tak naprawdę było bardzo mało takich sytuacji. W Falkenhagen miałem jedną sytuację, że dziewczyna dostała lęku wysokości na szczycie wieży, gdyż tam się chodzi po takiej kratownicy na 20-metrowym szybem tak naprawdę i ona tam weszła po drabince na górze, no i dostała wtedy ataku paniki, zaczęła płakać, no i nie chciała stamtąd zejść. To była taka sytuacja, no ale nie jest to sytuacja jaskiniowa, ale to może też powiem, jak się skończyła. No ja wszedłem tam na górę, oczywiście co zacząłem zrobić, to zacząłem dziewczynę uspokajać i rozśmieszać. No następnie zaczęliśmy schodzić po tej drabince, ona schodziła dosłownie jeden stopień nade mną, żeby to była drabinka bez kosza, więc ją widocznie przerażało też ta przestrzeń, którą miała za plecami, natomiast jak ja byłem, że tak powiem, no jej powiedzmy plecy były gdzieś na poziomie mojej twarzy, więc ona też jakby miała to wtedy to poczucie, cały czas też mówiłem do niej, miałem z nią kontakt wzrokowy, no i sprowadziłem ją na dół. Jeżeli chodzi o atak paniki, no to jedyna sytuacja, jaka mi przychodzi na myśl, to jest jeszcze trąba w jaskini w p***u, który troszeczkę tam spanikował, a nawet troszeczkę bardziej niż troszeczkę. Spokojnie, spokojnie. Stań, tutaj nie jest dobrze, totalnie nie jest dobrze. Moja reakcja na to wszystko być może nie była najlepsza. To jest twoje serce? No. Bez kitu, myślałem, że ty kopiesz nogą. Ja pierniczy stary, to masz ciśnienie 500 chyba. Bo po prostu wystawiło mnie z równowagi, czy wystawiło mnie z kapci jego bicie serca, które było aż takie mocne, gdyż jeszcze nigdy w życiu nie spotkałem się z czymś takim, żebym słyszał bicie serca osoby, która leżała w jaskini obok mnie 3 metry dalej. Natomiast jakby nie była to też sytuacja taka, w której wiecie, coś mogło się stać, zacisnąć, czy kończył nam się tlen. Mieliśmy wtedy czas i to była kwestia tylko tak naprawdę uspokojenia się, być może odpoczęcia chwilę, gdyż no tam kondycyjnie też było ciężko trąbce. No i to jest chyba jedyna taka sytuacja, o której mogę powiedzieć. Być może coś tam pomijam, ale jeżeli tak, to są to jakieś naprawdę drobne, drobne rzeczy, które no nie, no nawet długo myślę nad tym i myślę i ciężko jest mi tutaj jakoś bardziej się do tego odnieść. No to są rzeczy, które się zdarzają wbrew pozorom wcale nie tak często, jak wszystkim na filmach się wydaje. Jeżeli wy widzicie filmy i macie podczas jego oglądania ataki paniki, to gwarantuję, że 90% osób z tych, które mają ataki paniki podczas oglądania ze mną w tej dziurze, zachowałoby się zupełnie inaczej i atak paniki byłby prawdopodobnie jedną z ostatnich rzeczy, na jakich byście mieli ochotę, bo byście byli raz, że podjarani, dwa, żebyście byli no, w pewien sposób jakby zaangażowani fizycznie i psychicznie w to, co robicie, więc też nie mielibyście czasu na jakieś panikowanie. No tak to wynika przynajmniej z mojego doświadczenia. Także no bardzo mało miałem takich sytuacji i nawet nie chcę mówić, że mam nadzieję, że będę miał ich jeszcze mniej, czy że nie będę miał ich w przyszłości, no bo takie sytuacje na pewno się przydarzą. Natomiast tak jak mówię, one się przydarzają o wiele, wiele rzadziej niż mogłoby się wam wszystkim wydawać. Kolejne pytanko. Wojtek Turek pyta przy odcinku przy okazji Borsuka. Zastanawiał się, co tam ze zwierzętami, skąd wiecie, że lokator jest nieobecny. Znaczy rozumiem, czasami widać kości, jakieś kupy, czy też inne elementy zewnętrznego świata, ale czy zawsze? No nie zawsze widać takie rzeczy i nie zawsze wiesz, czy lokator będzie nieobecny. Natomiast no, trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli chodzi przynajmniej o polskie jaskinie, no to miejsca, gdzie chodzą borsuki, to są miejsca, gdzie raczej nie wchodzą ludzie ze względu na ciasnotę. Borsuki nie chodzą po takich tunelach, jak na przykład jaskinia w Pierdolu, która już się wam wydaje ciasnym miejscem. One chodzą po jeszcze ciaśniejszych miejscach. Ewentualnie tych większych ciągów używają po prostu do poruszania się, natomiast wydaje mi się, że ze względów chociażby cieplnych, nie wiem na ile mam rację w tym, co mówię, no ale tutaj jakby głośno myślę, jeżeli ten tunel jest niższy, no to w takim tunelu będzie też troszeczkę cieplej w ciągu, bo w tej jaskini nie ma tunelu, w jaskini są ciągi, tunele są tak naprawdę w kopalniach, być może jest tam też cieplej, jakoś w jakiś sposób przytulnie, czy łatwiej mu po prostu własnym ciałem dogrzać to miejsce.
Także jeżeli chodzi o polskie jaskinie, to niech się tym raczej nie przejmuje. W tatrzańskich jaskiniach, z tego co mi wiadomo, to również. No jeżeli chodzi o nietoperze, no to jak sami wiecie, temat rzeka. Natomiast w Izraelu, no to w Izraelu szliśmy na czuja. Po prostu liczyliśmy, że tych hien tam nie będzie. W jaskini akurat hien i że nie będzie tam też żadnych jeżozwierzy ani innych tego rodzaju zwierząt. Także to jest coś, czym no, w takich jaskiniach naszej strefy klimatycznej nie trzeba się aż tak bardzo liczyć. W jaskiniach tropikalnych już o wiele bardziej trzeba się z tym liczyć, no, ze względu na jakieś węże, skorpiony, pająki jadowite, o wiele bardziej niż metemenardi. No i tam na takie rzeczy trzeba uważać, no ale jeszcze nie było mi dane takiego miejsca zobaczyć, odwiedzić. Kaczor pyta, czy miałem kiedyś sytuację w jaskini, w której myślałem, że już nie wyjdziesz. W jaskini, no jedyną sytuacją, jaka mi przychodzi na myśl, tak naprawdę jest sytuacja z tego odcinka, który chyba trzeci raz tutaj wspominam. Tam mi się coś takiego zdarzyło dosłownie przez, no nie wiem, tam dwie sekundki. Tak sobie pomyślałem, że to jest dość hardkorowe miejsce i że nie za bardzo chcę tam wchodzić. W innych przypadkach nie. Nie, coś takiego mi się nie przydarzyło. Ostatnie pytanie w tej lokalizacji. Tu dwie osoby pod rząd pytają. Mój Mati, ostatni rolnik, i Trapet Kite pyta, kiedy wracam do katakumb, bo chyba takie plany miałem. Wszystko wskazuje na to, jeżeli mnie będzie na to stać, na razie się nie zanosi, ale jestem dobrej myśli, że już w kwietniu wybiorę się do katakumb, co najmniej na kilka dni, bo otrzymałem zaproszenie. Tam prawdopodobnie wtedy spędzę kilka dni. Oczywiście to nie będzie wyjazd typowo do nagrywania, gdyż no, mamy tam jakieś inne plany do zrealizowania z moimi katakumbowymi znajomymi. Na pewno będę zabierał ze sobą też kamerę, no i będę robił wszystko, żeby móc nagrać dla Was jak najwięcej. Z katakumbami jest też ten problem, że tam bardzo nie lubi się osób nagrywających i nie chciałbym kogoś spotkać, żeby mnie widział z kamerą. To był też duży problem podczas pierwszego nagrywania. Tam też jakby no, patroluje te teren podziemna policja, więc też nie chciałbym wpaść na ich trop. Więc to jest też kolejna rzecz, która utrudnia. No i katafile ze względu na specyfikę tego, czym się zajmują, też nie lubią być nagrywani, więc te wszystkie najlepsze, najfajniejsze i najciekawsze smaczki w stylu podziemne imprezy, podziemne seansy filmowe i tak dalej, no to są rzeczy, których mogę wziąć udział, ale których niekoniecznie mogę nagrywać, gdyż no, będzie to bardzo, bardzo niemile widziane. Chciałbym się móc tam wybrać, no jeszcze raz na dłużej. Myślałbym o jakimś tygodniu w katakumbach, ale to też nie tak, że jednym ciurkiem, tylko że siedzimy sobie tam 3 dni, później robimy jeden dzień na powierzchni, żeby się normalnie jak ludzie wykąpać, nacieszyć słoneczkiem i normalnym jedzeniem i później znowu zejść na 3 dni, a dopiero później wrócić do Berlina. Aha, to miało być ostatnie pytanie w tej lokalizacji, także przenosimy się do kolejnej. Tutaj jeszcze może małe uzupełnienie do pytania kolegi, który pytał o to, jak zdobywałem doświadczenie. No i tutaj widzicie, jakby zostałem nauczony tego, że jak się wchodzi do sztolni, to pierwsza rzecz, poza oczywiście sprawdzaniem przewiewu, wentylacji i tak dalej, to jest szukanie śladów świeżych obwałów skalnych. I zostałem również nauczony z tego, że ślady obwałów skalnych to są skały, które różnią się od skał w ich otoczeniu. I tak jak na przykład tutaj widzicie skałę, która jest no, skałą, która jest tutaj już od bardzo, bardzo dawna, to też widać po jej kolorze. Natomiast tutaj to jest miejsce, w którym całkiem niedawno nastąpił obwał. Tak jak wspominałem, to miejsce ma około 200 lat i no i prędzej czy później ze względu na erozję, no do takich obwałów tutaj dochodzi. Dochodzi do nich niezmiernie rzadko i prawdopodobieństwo czegoś takiego, że ja będę teraz stał tu, gdzie stoję i że akurat nade mną oberwie się jakaś skała czy wanta, no jest naprawdę równomierne z prawdopodobieństwem do wygrania totka. I to nie jest też wiedza, której uczą w szkołach. No jest jeden kanał na YouTubie, który jakby stara się przygotowywać ludzi do tego chodzenia po sztolniach, tłumaczyć co, jak cię zasypie ktoś w sztolni i tak dalej. No moim zdaniem nie jest to najlepszy sposób, gdyż nie każdy może chodzić sam po tych sztolniach, a jeżeli pójdzie do nich, czy po jaskiniach, no po jaskiniach już troszeczkę bardziej. Natomiast jeżeli chodzi o obiekty sztolniowe, to jeżeli pójdzie do nich nieodpowiednia osoba i będzie miała dużego pecha, no to wtedy się po prostu robi no, poważna akcja ratunkowa. No a za akcją ratunkową, no już nie mówię tutaj nawet o samych kosztach i tak dalej, natomiast za tą akcją ratunkową idą również jakieś konsekwencje, czyli oczywiście wywleczenie tego tematu na wierzch, krytyka ludzi, którzy robią takie rzeczy w mediach i tak dalej. No i idzie też jakby reakcja samorządów, włodarzy i tak dalej, którzy po prostu kratują wejścia do takich niebezpiecznych ich zdaniem obiektów. Także to takie jeszcze malutkie, krótkie uzupełnienie, jeżeli chodzi o moje zdobywanie umiejętności. O, tu mi będzie dobrze. Reader pyta, co sądzę o podziemnych warach. Są ekipy ponoć je poszukujących, co o tym sądzę. No do tego się odnosiłem w odcinku tym. To jest odcinek, no jak ja to mówię, polskich katakomb. Moje zdanie na ten temat jest takie, że
całym sercem i całą duszą chciałbym, żeby one istniały. Chciałbym, żeby takie rzeczy były. Jest to dość mocno naciągana teoria. No oczywiście, wiecie, różne rzeczy można podciągnąć pod to wszystko i można je podciągnąć też pod inne tego typu teorie. No natomiast jeżeli chodzi o te mwary, no to... Kurde, no szczerze mówiąc, naprawdę bardzo bym chciał. Natomiast ciężko jest mi to wierzyć, mimo że uważam, że mam naprawdę otwartą głowę. Natomiast jeżeli ktoś uważa, że jest znawcą, jeżeli chodzi o wary, czy jakiekolwiek inne, jakby to powiedzieć, spiskowe podziemne kompleksy, to ja jak najbardziej zapraszam do konstruktywnej dyskusji czy w komentarzach. Natomiast jeżeli ktoś uważa, że jest grubszego kalibru, to możemy się nawet spotkać, jeżeli się zgodzicie na to, żeby po prostu przed kamerą, żebyśmy sobie mogli we dwóch na ten temat porozmawiać, czyli ja jakby osoba, która chce w to wierzyć, a i potrzebuje pewnych informacji na temat tego, i on jako osoba, która no niby te informacje ma, no to bardzo chętnie bym się zgodził na taką jakby nagrywaną dyskusję na temat właśnie takich miejsc. Także jeżeli kogoś znacie, to jak najbardziej zapraszam. Umówimy się w jakimś wygodnym, podziemnym miejscu na coś takiego. Ta osoba będzie mogła przynieść jakieś materiały, dokumenty i tak dalej. No ja jak najchętniej z taką osobą porozmawiam. No i zobaczymy, co wyjdzie. Może ta osoba mnie przekona i może ja również będę osobą szukającą warów. No na tą chwilę moja opinia na temat warów jest taka, że no to jest naprawdę bardzo fajna i ciekawa teoria i chciałbym, żeby była prawdą. Ciężko jest mi w to we wszystko wierzyć. No a dlaczego? No to podawałem przykład katakum właśnie w tym odcinku i tam możecie sobie tego mojego dłuższego wywodu na temat warów posłuchać. Jeżeli macie jakieś inne propozycje, no to wrzucajcie w komentarze, chętnie się do tego odniosę, gdyż no tak jak mówię, lubię wszystko, co związane z podziemiami, nawet jeżeli są to jakieś teorie na temat tego, co tą podziemią może być, chętnie się do tego odniosę i chętnie się tym po prostu zainteresuję, jeżeli mi to podsuniecie pod nos. Hisen pyta, czy myślałem o podziemnym nurkowaniu i co na ten temat myślę? To jest dobre pytanie, z tego względu, że mam licencję nurka na ten najniższy poziom P1, czyli tam bodajże do 20 metrów i wydaje mi się, że nurkowanie, zwłaszcza pod ziemią, jest nie dla mnie, to znaczy... Lubię jakby podziemia i tak dalej, natomiast moim zdaniem nurkowanie w podziemiach to już jest zbyt duży hardcore jak na moje nerwy. Oczywiście wiem, można to robić bezpiecznie, można to robić latami. Dobry przykład, Krzysztof... Ojejku, jak się nazywa? Krzysztof... No nie, zapomniałem, ten taki sławny Polak Nurek, przepraszam, no niestety nazwisko mi teraz jakby wyleciało z głowy. No on jest bardzo dobrym przykładem, jak to robić z głową i całymi latami. No ale to nie jest rzecz dla mnie. No nie kręci mnie to jakoś tak mocno. Znaczy to są takie jakby sfery zainteresowań, w których wiele rzeczy może pójść, mimo twoich jak najlepszych doświadczeń, umiejętności i przygotowania, może pójść nie tak ze względów niezależnych od ciebie. To znaczy, no nie wiem, można sobie przebić na przykład kombinezon, czy zerwać wąż z gazem i to wszystko się odbywa wtedy pod wodą, czy na przypadku motoru można uderzyć zwierzę, wjechać w dziurę, czy w jakąś plamę oleju, czy ktoś może zacząć wyprzedać rozpatrzenia w lusterko, co też jakiś czas temu zdarzyło się no, pewnej osobie, którą znam i skończyło się to dla niej bardzo, bardzo źle, bo nie ma jej już z nami. Dlatego no takie coś jak podziemne nurkowanie, to jakby szanuję, propsuję i się tym tematem interesuję, natomiast interesuję się tym jak no, bardziej na sucho i nie jest to coś, co jest w jakichś moich planach na przyszłość. To w tym kierunku raczej nie będę chciał iść. Kolejne pytanie od, to jest ciekawe, Ryder pyta, co sądzę o tym incydencie w jaskini. Tutaj wam podkleję ten filmik i czy wiem, gdzie to mogło być. Wiem dokładnie, gdzie to było, wiem dokładnie, kto to nagrywał i wiem dokładnie, co to było. Mam pozwolenie tutaj, żeby mówić o wszystkim, natomiast nie uważam, żeby było to w tym momencie potrzebne. To jest filmik, który został nagrany przez moich znajomych. No właśnie po to, żeby ludzie latami jeszcze sobie na ten temat w internecie mówili, żeby go sobie podsyłali. Ja z tego, co widziałem, to nawet jakieś zagraniczne kanały związane z jakimiś, nie wiem, tajemnicami paranormalnymi i tak dalej ten temat poruszały. No ja od razu wiedziałem, jak to wygląda, gdyż te osoby, no jakby parę dni po tym je wszystkim poinformowały, bo mam z nimi bardzo, bardzo dobry kontakt. I tak jak mówię, no jakby organizator zgodził się na to, żebym tutaj mógł o tym jasno i prosto powiedzieć. Wiem, gdzie to mogło być, było to w jednej ze sztolni kompleksu Rize. No i co to było? No to był jeden z nich przebrany. No i taka jest prawda, no. Niestety. Albo stety. Ryder zadaje kolejne pytanie. O, widzę, kolega jest tutaj w temacie potworów i dziwnych zdarzeń w jaskiniach.
Tak jak ta istota, co przebiegła w polskiej jaskini w Tatrach. To chyba odnosisz się do tego samego, co jest tutaj. To nie jest ani jaskinia, ani w Tatrach. To jest sztolnia i to jest sztolnia w Sudetach. Natomiast odcinek o potworach i dziwnych zdarzeniach w jaskiniach, to też chciałbym, żeby takie rzeczy były. Natomiast takie rzeczy jak z filmów Zejście i tak dalej, no to one niestety istnieją tylko w filmach. Nigdy pod ziemią jakoś nie przydarzyły mi się jakieś takie, nie wiem, paranormalne rzeczy. Nie spotkałem też żadnych potworów. Raczej ślady bytności mniej lub bardziej dziwnych ludzi, czasami jakieś czarnych mszy, czy czegoś, co przynajmniej tak miało wyglądać, albo takie sprawiało wrażenie. Jeżeli chodzi o jakieś takie bardziej paranormalne rzeczy pod ziemią, to jedyną rzeczą, jakiej się słucham, jaką wierzę, jest moja intuicja. To znaczy, jeżeli intuicja podpowiada mi, żeby w jakieś miejsce nie wchodzić, to zresztą o tym samym wspominał ZG, też filmy z polskich katakumb, no to ja tam po prostu nie wchodzę, no bo nie po to mamy ten superkomputer między naszymi uszami, żeby intuicję, która tak naprawdę podrzuca nam z niego informacje, żeby się tego nie słuchać. No jak do tej pory bardzo dobrze na tym wychodzę i w momentach, w których głowa mi mówi odpuść, no to odpuszczam, nie siłuję się z nią, no i robię to wszystko bezszkodowo, bezproblemowo, no idzie mi to całkiem dobrze. Także no jedyną z takich paranormalnych, trudniejszych do wytłumaczenia rzeczy, no jest moim zdaniem intuicja, która czasami nam takie informacje po prostu podrzuca. Natomiast jeżeli chodzi o duchy, ciężko to widzę. Jedyne co jakby mam, to mam jakieś takie opory przed zachowywaniem się niegodnie, jeżeli jestem akurat w jakichś tam sztolniach kompleksu Rize, bo nie wierzę tam może w jakieś duchy. No uważam, że skoro to miejsce było kopane kosztem tylu żyć ludzkich i tak dalej, no to nie jest miejsce do robienia jakichś takich, wiecie, jakichś takich luźniejszych, śmieszniejszych odcinków i tak dalej. Tam się trzeba też poruszać, moim zdaniem, przynajmniej z jakimś takim szacunkiem ze względu na życie tych wszystkich osób, które zostały po prostu zmuszone do kopania tych wszystkich obiektów. No i też mam coś takiego, jedną może rzecz, ale to jest też takie raczej przeczucie niż jakaś prawdziwa obserwacja, to jak jestem na przykład, a już coraz rzadziej tam jestem na kompleksie Soboń, to zawsze się tam dziwnie czuję, może nie wewnątrz, nie w kompleksie podziemnym, kompleksie są po prostu dwie sztolnie spotykające się pod kątem prostym, natomiast jak chodzę po tej górze, to mam jakieś takie czasami dziwne przemyślenia, tam mgła się tam pojawia tak naprawdę bardzo nagle, klimat się robi jakiś taki troszeczkę bardziej, nie wiem, Silent Hillowy bym to może powiedział, ale to jest wszystko. To jest wszystko, wynika to być może z tego, że gdzieś tam do mnie dotarły kiedyś informacje, że na Sobonie odbywały się sabaty czarownic i że jest to miejsce w pewnym sensie jakby tam nawiedzone, tak samo jak niby i Ślęża. Na Ślęży też byłem i jakoś takich przemyśleń nie miałem. Jedyne takie miejsce, gdzie mam takie trochę troszeczkę dziwne uczucia, ale to też nie jest strach ani coś, co sprawia, że tego miejsca unikam, no to jest to po prostu Soboń i jedyne, na co sobie pozwalam, to po prostu na to, że jeżeli planuję tam jakieś wyjście, no to planuję wyjść o świetle dziennym, a nie gdzieś tam w środku nocy, żeby po tej nocy gdzieś tam drążyć, błądzić. No ale tak jak mówię, no nie jest to jakiś strach przed wilkołakami czy strażnikami Rize, tylko jakieś takie dziwne przeczucie, no nie czuję się tam do końca komfortowo, ale też nie na tyle niekomfortowo, żeby utrudniało mi to odwiedzanie tego miejsca. O, zostało mi ostatnie pytanie. O, Mateusz Windak przy odcinku z podziemnymi, z polskimi katakumbami pyta, czy podam lokalizację tego miejsca, a jeżeli nie, to dlaczego? Wydaje się ono dość bezpieczne i łatwe technicznie, a jednocześnie ciekawe. I o, jeszcze jest jedno pytanie. Jeżeli chodzi o tamto miejsce i o większość innych, jeżeli ktoś mnie do takiego miejsca zabiera i wie, że będę nagrywał, co już jest w środowisku bardzo niemile widziane, co też może kiedyś na ten temat zrobię odcinek, to jakby jedną z części umowy tej z tą osobą jest to, że nie będę pokazywał ani zdradzał lokalizacji tego miejsca. I nawet jeżeli to miejsce jest łatwe i stosunkowo bezpieczne, to no ze względu na dogadanie się z tą osobą takiej lokalizacji nie będę podawał. Tak samo jak z katafilami byłem dogadany tak, że spoko, nagrywam, co też jest bardzo niemile widziane w tamtym środowisku, ale nie będę pokazywał żadnych wejść i udostępniał tych informacji na temat wchodzenia. Tym bardziej, że wejścia, którym ja wchodziłem, już są dawno zabetonowane paroma gruszkami betonu i tak naprawdę to się wszystko pozmieniało 5 razy od momentu, kiedy ja stamtąd wróciłem. Tak jak mówię, nie podam lokalizacji tego miejsca i w większości miejsc staram się lokalizacji też nie podawać, gdyż jakby ja promuję jakby turystykę penetracyjno-podziemną, natomiast nie promuję poszczególnych lokalizacji, które są ogólnodostępne ze względu, chociażby z tego powodu też jaskinia w pierdolu nazywa się jaskinią w pierdolu, tak jak się nazywa no, w oryginalnym swoim znaczeniu, tak jak jest też oznaczona na mapach, gdyż po prostu nie chcę, żeby ktoś, kto jest nieprzygotowany, ktoś, kto się podjara, czy filmem ze mną, czy z Tromą, czy z Pateckim, by tam wszedł,
utknął, spowodował bardzo długą i skomplikowaną akcję ratunkową, która prawdopodobnie skończyłaby się zabetonowaniem albo zakratowaniem tej jaskini, czyli wielką stratą dla środowiska grotołazów i też zresztą nie tylko. No i też w pewnym sensie czułbym się troszeczkę winny za taką akcję, w związku z czym no, jeżeli chodzi o lokalizację, to lokalizacji nie poddaję. Część lokalizacji, ale też nie wszystkie udostępniam na wyjazdach, które dla Was również, czyli dla moich widzów, organizuję i na które Was oczywiście serdecznie zapraszam. Wtedy możemy sobie troszeczkę otwarciej porozmawiać bez kamer. Wtedy też jakby jestem bardziej skłonny do rozmowy na pewne tematy, których jakby no nie poruszam w innych, no przed kamerą przede wszystkim, no bo wiecie, no takie jest prawo kamery, że no tutaj w internecie zostaje wszystko i na zawsze. Natomiast jak sobie rozmawiamy wieczorem przy piwku, czy grillu, czy ognisku, no to się wszystko wtedy troszeczkę rozluźnia i można na takie tematy porozmawiać. I dlatego jakby zachęcam Was do zapisywania się na te organizowane przeze mnie wyjazdy, ale też możecie sami przy współpracy ze mną takie wyjazdy zorganizować, jeżeli jesteście jakąś grupą znajomych, czy chcielibyście coś dla takiej grupy znajomych zorganizować, czy to wieczór kawalerski, czy urodziny, czy na przykład, nie wiem, urodziny dla współmałżonka, bo często się zgłaszają do mnie żony, które chcą zrobić jakiś fajny prezent dla swojego współmałżonka z okazji któryś tam urodzin. Zapraszam Was do brania udziału w takich wyjazdach, no bo wtedy można się też poznać, porozmawiać. Być może nawiąże się z tego też jakaś, nie wiem, znajomość, być może nawet przyjaźń czy współpraca. No a te jakby wyjazdy, które ja organizuję, to jest też chyba najlepszy sposób na to, żeby wesprzeć działalność mojego kanału, gdyż tak jak zapewne wiecie i się domyślacie, robię takie rzeczy zarobkowo. No i to są wszystko pieniądze, które ja z powrotem ładuję tak naprawdę w kanał, w sprzęt, w dojazdy, które masakra, jakbyście wiedzieli, ile ja robię kilometrów, to po prostu byście to nie uwierzyli, przecież ja w baku przelewam tak naprawdę połowę swojej pensji, ją tam wlewam i no są to całkiem spore koszta, no też czasowe, jest to też dużo wyrzeczeń i jakby każdy taki wyjazd, czy każdy nowy patron na kanale, no to jest coś, co pozwala mi w tym realizować się jeszcze bardziej i po prostu rozwijać ten kanał i realizować pomysły, których mam naprawdę całkiem, całkiem sporo. Ostatnie pytanie w dzisiejszym Q&A. Denty Urbex pyta, czy jestem religijny, czy czasami myślę o Bogu w jaskini? Nie jestem religijny. Czy myślę czasami o Bogu w jaskini? Nie. Natomiast o czym często myślę w jaskini, to o przemijaniu. I to są też takie ciekawe myśli, no bo wiecie, ja tu jestem w kopalni, która tak naprawdę była z nami tutaj na tym świecie, już wydrążona przez ludzi, którzy żyli zanim się narodzili jeszcze tak, no moi dziadkowie. No jest to też jakiś tam kawał historii, były tu organizowane wojny, przechodziły różnego rodzaju jakieś wojska i tak dalej. To miejsce sobie cały czas tutaj było, czasami nawet dostawało jakieś jakby no fanty związane z tymi historycznymi rzeczami. Dobrym przykładem jest tu jaskinia z kulkami na Zakrzówku, gdzie tak naprawdę znaleziono kulki z muszkietów szwedzkich bodajże, z tego co pamiętam, bo oni sobie tam obozowali w zimie, bo było po prostu cieplej. No i w takich miejscach myślę w pewnym sensie tak dość głęboko sam w sobie, bez nawet wokalizowania tego wszystkiego. To jest jakby pierwszy raz, dlatego mi to idzie tak nieskładnie. O przemijaniu myślałem jeszcze bardzo często w Izraelu, gdzie te podziemia były jeszcze starsze, bo to byli ludzie, którzy jakieś tam 50 pokoleń wstecz tak naprawdę drążyli te podziemia i tak naprawdę patrzy się na jakiś, nie wiem, ślad po dłucie na ścianie i no ktoś to musiał robić, jakąś on się musiał nazywać, jakiś musiał mieć życie. A w momencie, w którym w jaskini na pustyni przy granicy z Egiptem, w Izraelu, no przez przypadek udało mi się odkryć tą ludzką szczękę, żuchwę tak naprawdę, część tej żuchwy z jednym zębem, no to też dużo przemyśleń we mnie wywołało, czy ja również tak skończę. Nie skończę tragicznie, że mnie coś przywali w jaskini, tylko tak, że gdzieś zostanę powiedzmy pochowany na przykład i jakaś tam woda czy powódź zmyje moje szczątki do jakiejś jaskini, czy do jakiejś podziemi, gdzieś tam, nie wiem, za 1000 lat ktoś się będzie gdzieś tam czołgał i tak jak ja będzie chciał splunąć pod kamień, żeby nie pluć na kamień, po którym się będę czołgał, no i wyciągnie tak naprawdę mojego zęba. Czy jakąś moją żuchwę, czy może jakąś moją kość i tym mniej lub bardziej pozytywnym akcentem, chyba nawet mniej, zakończę tego Q&A. Dzięki za wszystkie pytania, które zadawaliście. Odpowiedziałem na wszystkie pytania, jakie tutaj sobie przygotowałem. Jeżeli macie jakieś kolejne pytania do mnie, które chcielibyście, żebym gdzieś tam kiedyś, najlepiej w jakiejś ciasnej dziurze odpowiedział, to zapraszam do zadawania ich w komentarzach, najlepiej z hashtagiem pytanie. Ja sobie to wszystko notuję w pewnym pliku, no jak tych pytań nazbiera się odpowiednio dużo, no to wtedy wybieram się do jakiejś lokalizacji, czy to przy okazji, czy specjalnie, tak jak tym razem. No i co, w tym odcinku to już wszystko.
tradycyjnie zapraszam was do wspierania mojej działalności na Patronite, aby takich filmów, no może nie jak ten, aby podziemnych filmów na polskim YouTubie mogło być jeszcze więcej i żeby były to filmy nie tylko z Polski, ale i z całego świata, również z innych kontynentów, a nie ukrywam, o tych wyprawach zagranicznych, o których tutaj mówiłem, no to to są obie wyprawy na inny kontynent, także to już nie będzie to tamto, że sobie podjadę autem 1000 czy 2000 kilometrów, tylko wszystko wskazuje na to, że będę musiał polecieć samolotem na drugą półkulę i to już będzie naprawdę całkiem sążna ekspedycja. Widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia, cześć i czołem.